Kolega przyniósł mi świeżo wyciągnięte z ula larwy trutni samców pszczelich. I zaraz je zrobimy na grillu. I popatrzcie, w Laosie rozwija się w liście różne, na przykład w bananowce. No a tutaj akurat w liść dwokostu położę to tak z boku, trochę jak kiełbasę. I jeszcze przyniosę więcej liści. My tu nie mamy takich dużych liści, tak? I to będzie tutaj na brzegu, trochę się topiło. Popatrzcie, już się przepiekają te trutnie. Już się upiekły, przybrązowiły. Będzie można degustację zrobić. Upieczone już trutnie. Smakują jak inne larwy owadów, jak larwy os na przykład. Na pewno tak samo te też. Trochę takie słodkawe są, bo tutaj są ślady mleczka, którym są karmione, a może nawet jakieś plasterki też miodu. Także lekko słodkawe, trochę jak orzechy nanarczowe. Lepsze niż osy, zdecydowanie. Jeszcze jedna rzecz, najlepiej jeść całe plastry z woskiem. Całe, po prostu.